Dzień dobry. Dzisiaj chcę Wam przedstawić 6 sekretów młodzieńczej skóry. Pierwsze, nawilżanie to jest podstawa. Po zabiegu odmładzającym czy jakimkolwiek innym, jaki robicie w salonie kosmetycznym, skóra może być bardziej narażona na przesuszanie i może wymagać w domu dodatkowej pielęgnacji. Zatem bardzo ważne jest, żebyście regularnie nawilżali swoją skórę kremami przy użyciu serum różnego rodzaju, przy również odpowiednim nawodnieniu organizmu. Druga rzecz to stosowanie kosmetyków z witaminami tudzież z substancjami, które są odpowiednie do Twojego rodzaju skóry. W przypadku skór suchych będą to wszystkie substancje nawilżające, takie jak kwas hialuronowy, jak hydromanil, jak kolagen, elastyna. Przy skórach dojrzałych dodatkowo będą to ceramidy na przykład, czy też inne związki aktywne. Także konieczne jest odżywianie skóry dodatkowymi substancjami w kosmetykach. Rzecz trzecia. Kończą się wakacje i zwróćcie uwagę, że Wasza skóra może być teraz mocniej przesuszona, może być bardziej napięta. Co to oznacza? Że promienie UV zrobiły swoje, że światło słoneczne wraz z wiatrem zrobiły swoje, przesuszyły skórę. A zatem wszystko to, co sprowadza się do nawilżenia skóry, do regeneracji, do złuszczenia martwego na skórze. Po czwarte, to co jesz, to objawia się właśnie na Twojej skórze, czyli im zdrowsza Twoja dieta, im więcej warzyw, owoców, dobrego nawadniania się, tym lepiej, tym bardziej promienna będzie Twoja skóra. Po piąte, regularne oczyszczanie skóry, czyli nie tylko dotyczy to Twojego demakijażu codziennego, dotyczy to pielęgnacji porannej i wieczornej, ale także właśnie regularnego peelingowania i stosowania zabiegów kosmetycznych właśnie w salonach kosmetycznych, typu na przykład oczyszczanie wodorowe, które jest super odświeżające i powoduje, że Twoja skóra będzie pozbawiona wszystkich zanieczyszczeń, zaskórników i sebum nadmiernego, ale także zwężą się tak zwane rozszerzone pory. Za pomocą zabiegów oczyszczających typu kawitacja, czyli peeling kawitacyjny, można też uzyskać super gładką, taką bardzo promienną skórę. Także regularne oczyszczanie, do tego jeszcze zbliżająca się jesień, polecam Wam bardzo skorzystanie z peelingów chemicznych. Współczesne peelingi chemiczne, nie bójcie się, to nie jest zawsze związane z obłażącym naskórkiem i trudnością w funkcjonowaniu codziennym. Także śmiało możecie korzystać. W moim salonie przynajmniej 8 takich peelingów chemicznych mam, których nie musimy się bać, jeśli chodzi o złuszczanie, więc serdecznie zapraszam. No i jeszcze kolejna rzecz, 6, jeśli chodzi o pielęgnację, odpoczynek. Słuchajcie, żeby nie wiem jak super kosmetyki używać, jeżeli się nie wyśpicie, no to nie ma cudów, po prostu się źle wygląda. Więc dobry sen o odpowiedniej długości, no i moi drodzy, nawadnianie, świeże powietrze i zapraszam Was do gabinetu.